Rodzenie? No tak. Zobacz, super.
Klos. Kandory. Pantalony. No i panowie też mają takie kandory, to na Saharze. Jadło, siodło, wszystko na u nas też. W tych oazach jest tak jak w PGR, czyli przychodzą ludzie tam w danym okresie czasu, no i zbierają tak tyle i tam dostają jakieś wynagrodzenie za to, ale miasto to sprzedaje, tak? Czyli to są państwowe, powiedzmy, tak tyle, tutaj w Zagorze, tak? Oczywiście jest, to są śmieszne pieniądze z tego, także z tego ci ludzie nie są w stanie się utrzymać tutaj. No jest to też miasto, które po części żyje z turystów, dla turystów indywidualnych. No i odległość tutaj od Zagory to jest niecałe tam 180 km właśnie już w te rejony saharyjskie, takie bez ludzi, puste, tak? Bo Sahara to jest po prostu pustynia. Słowo Sahara to jest pustynia. Było, tak? Bo kiedyś właśnie jak wszystkie te karawany zmierzały z tego Timbuktu, no to... Także my sobie przejedziemy całą tą Zagorę, tą główną ulicę, więc zobaczą Państwo, jak to miasto wygląda. I hotel mamy za rzeką. Także, no. Tak, za rzeką. Kiedyś, jak były powodzie, no to rzeka była tak pełna, że nie można było przejechać. Nie można się było do hotelu dostać. Także, jak pada w górach, no to właśnie czasami tak jest. No i ten, tam, gdzie jest ten napis po lewej stronie, tam poniżej jest hotel. Bóg, Ojczyzna, Król. Dobrze, co nas dzisiaj czeka? Proszę Państwa, hotel ma bardzo piękny ogród i później po przerwie, jak dojedziemy do hotelu w Erfurt, po zakwaterowaniu, będziemy wyruszać na Saharę właśnie. Znaczy jutro też długi dzień, bardzo, bardzo kolorowy. Kobiety, proszę Państwa, tutaj zobaczcie, one już nie chodzą na czarno, bo Saharyjki, no to kolorowe jak motyle, owijają się haik, tak to się nazywa, bardzo kolorowe. Czym więcej kolorów, bardziej niedopasowane kolory, tym jest modniej, tym jest ciekawiej, tak? Więc te kobiety tutaj są owinięte na ubranie, bo one pod spodem mają grube ubranie, na ubrania zakładają to odzienie wierzchnie, tak? Ten haik. Jaki to ród duży. No. No, teraz jedno zrobię. Nie, już trochę już kończę.
O, jedna babka. Proszę Państwa, urząd miasta taki imponujący. Hotel nazywa się Pale Asma, tak czy i teraz, jak wysiadamy, no to idziemy do recepcji, tak, opisujemy później walizki, zanosimy swoje rzeczy do pokoju, no i przechodzimy uiszczać okłady, a później o 19 kolacji, jeżeli się coś zmieni, no to ja... Czy dzisiaj będzie widno jeszcze? No, już.